zapytamy pana. Dzień dobry, mamy takie pytanie. Z czym się panu kojarzy rewolucja 1905 roku? Chyba tak, chyba była ta rewolucja. 1905 roku. Powszechniska? A rewolucja 1905 roku i Łódź? No dobrze, ale obchodzimy to? Obchodzimy. Jeszcze Ania ściągnij, żeby było rewolucji. Widać kupiec, a nie? Są ludzie. Chyba. A bo mocno zasłoniosz. Nie wiem, co zrobić ze sobą, ale okej. Do miesienia, zapraszamy! Proszę! Proszę, zdjęcie będziesz miał. Musi jak się. No, Olek! Zobacz, jak pięknie wygląda. Proszę bardzo! Zostawię na kufliki, kto chce! Zdjęcie Nam nie trzeba ni władzy, ni złota, bowiem duch nasz sprawuje nam rząd. Prawem naszym braterska wspólnota wszelki wyzysk wyniszczy jak trąd. Niech się niesie ten siostrzany śpiew do miast wszystkich, do sił i do dni. I niech woła jak zew, że kto ziemi tej syn, ten niech staje w nasze wiatra. Znowu dźwignąć ku słońcu ten świat. Ciche twarde roje wypełzło na bezpocznych ulicach, które wyglądały jak kanały pełne błota. Z tych domów, co stały na krańcach miasta, niby wielkie śmietniska. Napełniło Piotrkowską szmerem kroków, brzękiem blaszanych, błyszczących w świetle lata, stukiem suchym drewnianych podszeptów i gwarem jakimś sennym oraz chłopotem błota pod nogami. Zalewali całą ulicę, szli ze wszystkich stron, zapełniali trotuary, łapali się środkiem ulicy pełnej czarnych kałuż, wody i błota. Jedni ustawiali się bezładnymi kupami przed bramami fabryk. Drudzy, uszeregowani w długiego węża, znikali w bramach, jakby połykani z wolna przez buchające światłem wnętrza. W ciemnych głębiach zaczęły buchać światła. Czarne, milczące czworoboki fabryk błyskały nagle setkami płomiennych okien, niby ognistymi ślepiami świeciły. Elektryczne słońca nagle zawisały w cieniach i skrzyły się w próżni. Białe dymy zaczęły bić z kominów i rozwłóczyć się pomiędzy tym potężnym, kamiennym lasem. Za tysiącami kolumn zdawał się podpierać, jakby chwiał się w promieniach światła elektrycznego. Ulice opustoszały. Zaczęło latarnie. Cisza rozłożyła się po ulicy. Tylko setka fabryk wzięło życie wysilone, gorączkowe. Głuchy łoskot maszyn drżał w listym powietrzu i obijał się o uszy. Długo ten owoc dojrzewał. Wlokły się lata, gubiąc życie i trwoniąc duszę w ludziach. Biła we wroga idea i nienawiść. Wielu ludzi poświęcenie i cierpliwe w męce czekanie. W tajemnicy, jak na dnie morza, układały się odmęty drobnych prac i niedostrzegalnych żywotów. Aż przyszedł dzień, kiedy wylały się chęci po zachcenie. Zachciała chęć stać się czynem. Uderzył głową o mur zapalczywy człowiek. Spróbował jego mocy, gołą pięścią. To była pierwsza krew. Do wszystkiego ma robotnik narzędzie. Jest narzędzie na żelazo i na kamień i na wszelką inną rzecz. Jest młot i kilo, jest kosa i siekiera. Ale nową i niesłychaną była ta praca, co jak mur stanęła przed wiecznym robotnikiem.
Trzeba było burzyć. Trzeba było zabijać! Budowało się burzące, zabójcze narzędzie. W wielu namysłach, w zajadłych sporach, ważył je zimny rozum i wezbrana namiętność. Wezwane były do głosu polityka i żądza zemsty. Rozwaga i wściekłość, stara doświadczona mądrość i nowe szaleństwo wodziły się ze sobą. Wiara w znajome dziś i wiara w niepewne jutro. Aż któregoś dnia potoczył się po bruku pocisk dynamitowy. Chcemy 8-godzinnego dnia pracy! Chcemy swobód obywatelskich! Chcemy wolności prasy i sumienia! I zdobędziemy je! Uformujmy pochód! Maszerujmy i protestujmy! Odważmy się chcieć! Precz z Saratem! Razem! Precz z Saratem! Precz z Saratem! Precz z Saratem! Precz z Saratem! Pytanie jest proste. Z czym się pani kojarzy rewolucja 1905 roku? O mamusiu! Powiem szczerze, że nie pamiętam. No ale musiało coś być. No na pewno była to rewolucja. Tylko nie pamiętam, który dowódca był, czy Kościuszko, czy Napoleon. No było dwóch i nigdy nie pamiętam. A w Łodzi? Ma pani świadomość tego, że w 1905 roku coś się w Łodzi działo? Powiem tak, jestem łodzianką, ale jeżeli chodzi o typową historię Łodzi, to nikt. Rodziców nie ma w domu! Ojciec wraz z matką poszli na przedzamianą. Przy domkach familijnych podobno wiec. Wiec? Na wiec pod gołym niebem. Będą radzić, jakie zająć stanowisko wobec lokautu. To poszli. Słyszeliście? Ten Scheidle, ten złoty cielec, za walkę naszą jednym pociągnięciem pióra wydał na nędzę, głód i bezdomność tysiące ludzi. Ciszej! Przecież nie wiadomo, kto tam przy bramie łazi. Nie życie miłe. Miłe? Miło jak ci głód żebra liczy? Jak ta cymbała pięki naszym braciom wygrywa? Miła ci taka muzyka? Niech tylko marsz nam wygra, a pójdziemy! Jeśli fabrykanty nie ujdą, niemiłe nam wszystko, w czym brodzimy. Filantropów się bawią, a my tu obierki jak najcenniejszy skarb zbieramy. Wezmą cię, zamęczą, zakatują, wyprawią na Sybir. Wcześniej socjalizmu żeśmy nie robili, a traktowała nas gorzej tu w Łodzi. Na wszystko! Albo nas diabli wezmą, albo kapitalizm! W życiu rewolucyjnym jest wiele takich potworności i bywają gorsze. Trzeba je przełknąć. Łykam, owszem, ale czasami chciałoby się coś zrozumieć. Czy ty naprawdę wierzysz w to, co o nas piszą u was? A co piszą, to już sam dobrze wiesz. Nie o programie czy gotowości i płaszczeniu się przed Rosją, ale o socjalpatriotyzmie, o szlachetczyźnie i o taktyce bandyckiej i o zdradzie sprawy robotniczej. Mówi się u was, że my to same Żydy. A wy? Wy macie nas za narodowców, którzy socjalizmu używają tylko na przynędę, a między sobą się z tego śmieją. Dajmy już spokój. Mówię ci, że w tym jest jakaś straszna, obłudna komedia. Ludzie się zawzięli, żeby w nią grać i grają, aż się wszyscy diabli śmieją. Tak, jest w tej naszej wspólnej sprawie wiele sprzeczności, ale to życie utworzyło między nami kryje. Nienawidzę takiego stawiania kwestii. Bo człowiek świadomy opanowuje życie, kieruje nim. O, do pewnego stopnia i tylko w nieznacznej mierze. To warunki stanowią o wszystkim, również o dążeniu do zgody. Ale ja nie chcę żadnej zgody. Niech strony się drą, niech się zabijają, ale niech nie grają komedii. Na litość boską, niech nie udają, że się nawzajem mają za szubrawców, za złodziei, za szachrajów. Taki jest on waszych polemik. Po pismach, na wiecach, w każdym miejscu i o każdej porze. To jest jakiś umówiony, haniebny styl. Dlaczego ludzie w to wierzą? Dlaczego się nie otrząsną jak z robactwa? Ja osobiście nie wierzę, że wy jesteście łajdaki. A wy o nas? Oczywiście, że nie. Ale ten robotnik, który zastrzelił delegata, uwierzył. Uwierzył i miał prawo zabić. To
To był pierwotny, dziko uczciwy człowiek. Ale przede wszystkim to nie był nasz zorganizowany człowiek. O, mój rozum się tak nie rozczula. Ja wszędzie mam prawo dotrzeć. Mój socjalizm i moja rewolucja nie kończą się na rogatkach miejskich. Ja nie szanuję tej chłopskiej naiwności, ani tych tam żelaznych praw. Niejedno prawo ugięło się już w ogniu zbiorowej woli. Krew, krew, od kiedy to lud zrzeka się prawa do krwi? Przewrót w sprawach ludzkich bez rozlewu krwi? Nie, ja nie z sentymentu. Stawia twarde i nieludzkie konieczności. Muszą być okropności i katastrofy. Niech się leje krew! Ale zimny rozum musi kierować i tym. Wszystko ma swój czas. A teraz krwi ludzkiej nam przelewać nie wolno. Nie wolno, bo nie warto. Jakiż to jest ten nasz czas? Czekać, wytrwać, obudzać, pogłębiać świadomość, wyzyskiwać co się da i wywoływać przeogromny, masowy ruch. Kiedyś, kiedyś, taka jest twoja wiara. Nastał czas budować niepodległe państwo za pomocą buntu i wiary we wspólne idee. Zaczynam wierzyć w jakąś straszną chorobę umysłową, która może ogarnąć masy ludzi. Wy wszyscy jesteście zatruci, uśpieni i nikt z was nie myśli. Z tobą nie można rozmawiać po ludzku? Rozmawiajmy o walce. Jest idea wierności, idea walki. Są cierpliwi i tacy, którym się spieszy. Są też obłąkani, którzy biją głową w mur. Wolno mi mieć niepodległe zdanie. Szanuję ofiarę krwi i życia, ale mówię otwarcie. Szkoda, bo na marne. Nie wolno rozumować, giną za to, a więc się nie mylą. Mnie nie zastraszą piękne symbole i romantyczne kawałki. Walka proletariatu ma swoją nową poezję. Swoje nowe piękno. Wreszcie do wszystkiego można się przyzwyczaić. Czas płynie, przyszła wojna, a z nią rewolucja. Wielkie strajki, krwawe demonstracje. Wybuchło to wszystko, co trzeba było znosić latami. Nędza, krzywdy i upokorzenia. Dzień po dniu przynosił coraz to nowe wizje i idee oraz czyny piękne, ale i straszliwe. W chaosie rewolucji ludzie próbowali odnaleźć wspólny kierunek zmian i sens, w który wszyscy mogliby uwierzyć. Partie, które organizowały robotników do walki, stale walczyły ze sobą, jednocześnie jednocząc. Wokół walki i poświęcenia robotników do głosu zaczęła dochodzić nadzieja na powrót utraconej wolności. Genug schon wieder Choreben, genug schon Morgenlaien. Macht das Sabastowke, Loni, wieder sich befreien. Macht das Sabastowke, Loni, wieder sich befreien. Brüder und Schwester, Loni, sie nehmen die Hand. Loni, Nikolai, Grenze brechen die Wend. Hey, hey, da loi Polizei, da loi samtje Schlagers. Rassel! Hey, hey, da loi Polizei, da loi samtje Schlagers. Rassel! Brüder und Schwester, Lobby sind in Kitzen. Lobby im Nikolai, werden die Jore nicht vergessen. Hey, hey, da loi Polizei, da loi samtje Schlagers. Rassel! Hey, hey, da loi Polizei, da loi samtje Schlagers. Solidarność!
No, co nam się kojarzy z 905? Ja to nie pamiętam, nie naprawdę. Z niczym się kojarzy. No jesteśmy na takiej ulicy, coś się musiało dziać. A my nie miejscowi, więc... Tylko szkoda, bo rewolucja. Teraz by się skojarzyło, tak? Rewolucja była. No rewolucja, no jakże nie? No rybko, no tam się skojarzyło. Rewolucja była. No. Dziękuję bardzo. Rewolucja! 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 Gubernatora. Obiecują rozpatrzyć nasze żądania, gdy wrócimy do pracy. Gubernator, udając głupiego, który nie wie, o co leje się krew towarzyszy naszych w Petersburgu i Warszawie, nie wie, cośmy powiedzieli fabrykantom i rządowi w piątek, porzucając pracę w całym mieście. Co mówią milczące fabryki i warsztaty łódzkie. A więc towarzysze i towarzyszki, powiedzmy mu raz jeszcze, czego żądamy. Chcemy być ludźmi, a nie bydłem roboczym. Zabijającym się pracą dla napełnienia kieszeni fabrykantów. Chcemy mieć czas na wypoczynek, na życie ludzkie i na wychowanie swych dzieci. Chcemy 8-godzinnego dnia roboczego. Nie chcemy przybierać wodę na fabrykantów. Im chodzi o powiększenie zysków. Nam oświeć głową. Za płacę, jaką dziś otrzymujemy, żyć nie możemy. Chcemy większej płacy roboczej. Dość mamy strasznej wojny, co nam najlepsze siły zabiera. Klęskę, nędzę i głód na krew wprowadza. Precz z wojną! Nie chcemy wojny! Chcemy rządzić się sami! Niech w Warszawie zbierą się przedstawiciele nasi! Niech oni mają nadzór nad życiem i sprawami kraju naszego! Dość mamy rządów łapowników moskiewskich! Nie chcemy, by nas sołdaty goniono za góry i morza! Chcemy w kraju obsługiwać wojsko! Chcemy mieć naukę, sąd i wszelkie urzędowanie we własnym języku! Chcemy mieć szkoły, sądy i urzędy! Nie chcemy, by nasza wolność, szczęście i wiara zależała od samowoli pachołków carskich! Nie chcemy kryć się jak złodzieje! Kiedy zastanawiamy się nad swoją dolą, nie chcemy, by państwo broniące naszych interesów wychodziły tajnie! Chcemy swobodę zebrań, stowarzyszeń, narodowości, swobodę słowa, druku! Jesteśmy solidarni z towarzyszami rosyjskimi, których krew leją carskie sołdaty w Petersburgu! Nie chcemy zaratu! Tej bandy złodziei i morderców! Przede wszystkim więc lepsze złodziejskie niż bujecki z zaratem! Lecz z zaratem! Dosyć już potu skrwawionych trąków. Już po Bartumów zmyka się mowy, lecz ugoletni zbliża się mów. Stańże maszyno i wypuść parę. Co zaczął ojciec, to skończy syn. Niech podleć giną przesądy stare. Dzisiaj bezkładność starczy za czyn. Wiemy, że liczne padną ofiary. Dziś się męczeńska poleje krew. Zanim rozpali porządek stary, zanim się ludu wypełni kiel. Stańże maszyno i wypuść parę. Co zaczął ojciec, co skończy syn. Niech wodę zginą przesądy stare. Dzisiaj bezkładność starczy za czyn. Wielki powszechny, stary, kaj się wie.
gdy naród zawołał, że lud zwycięży, panowie stolicy bawili. Armaty pod stożkiem zdobywała wiara, rękami czarnymi od pługa. Panowie w stolicy użyli cygara, radzili o braciach za Boga. O cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdany. O cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz krobratnią zryzany. Obcańcy nie znają wiedeńskich traktatów, nie wchodzą w układy z carami. Lecz biją łaskami, wieszają na kratów i szyć się umieją stryczkami. O cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdany. O cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz krwią zbryzgany. O cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz krwią zbryzgany. Dobra, mamy takie pytanie. Z czym się pani kojarzy hasło Rewolucja 1905 roku? Ja jestem obcokrajowcem, nie bardzo znam się na historii w ogóle. No, czy z czymś kojarzy? No, patrząc na takie obdarte budynki, na to wszystko takie straszne, naprawdę chyba było kiedyś tutaj ta rewolucja. Wolność! Równość! Niepodległość! Wolność! Niepodległość! Wolność! Równość! Niepodległość! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Boimy się wolności. Boimy się wolności. Wolność jest prawdziwym dowodem na istnienie godności człowieka. Wolność to swoboda i bycia tym, kim się chce być. Bez względu na inne osoby, czyny i myśli. Człowiek ma dwa domy. Ciało i ojczyznę. Walka o niepodległość to nie tylko walka o wolność kraju, ale i walka o wolność swojego ciała. Hrabinie wolności absolutnej przywodzi często na myśl bezludną wyspę. Błękitno-zieloną utopię, tyleż piękną, co nie do końca cudowną. Wolałbym, aby moja wyspa była zamieszkana nie tylko przez mnie. Wolność to jest coś, co tak naprawdę nie istnieje. Może nam się wydawać, że ją mamy. Przez chwilę, patrząc na kryzys, a potem znika w murze i we wszystkim tym, co trzeba, nie może. Niepodległość to możliwość wyboru między odpowiedzialnością za swoje czyny z wyboru, a nie z rozkazu innych. Musisz podjąć decyzję. Swoją własną, taką, jaką ty uznasz za słuszną. Nieważne, co pomyślą o niej inni, czy będzie dla nich dobra, czy zła, czy stanie się ich wybawieniem, czy początkiem końca świata. Bo nie myśl sobie,
że tylko ty poniesiesz jej konsekwencje, że stanowisz sam o sobie, a wpływ na innych masz tylko wtedy, kiedy jest ci to na rękę. Mówisz, że cenisz wolność ponad wszystko. Ale czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które z sobą niesie? Czy jesteś odpowiedzialności, którą bierze za siebie? Jeśli nie, to ja obawiam, którą się niż to fikcja. Nie pragniesz wolności, a to woli! A czym jest dla państwa niepodległość? A niepodległość? Czym jest dla ciebie niepodległość? To za właśnie. Dla mnie to za ciężkie pytania. Ja o gotowaniu mogę powiedzieć, nie? No ale historia trzeba nie znać. Tylko, nie tylko w historii. Czym jest tak, dzisiaj? Co to hasło dzisiaj znaczy? To jest wolność. Wolność w swoich pomysłach i wolność w tym, co ja mogę powiedzieć, żeby nie było później dla mnie jakiegoś skutku politycznego czy jakiegoś snu. Porządek stary już się mali, żywotem dla nas jego zgon. Będziemy wspólnie pracowali i wspólny będzie pracy plon. I wspólny będzie pracy plon. Dalej więc wznieśmy śpiew, nasz sztandar płynie ponad trony. Niesie on zemsty grom, ludu gniew, przyszłości rzucając siew, a kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, bo na nim robotnicza krew. Lecz z tyranami, ze zdziercami, niech zginie stary podły świat. My nowe życie stworzym sami i nowy zaprowadzim ład. I nowy zaprowadzim ład. Dalej więc wznieśmy śpiew, nasz sztandar płynie ponad trony. Niesie on zemsty grom, ludu gniew, przyszłości rzucając siew. A kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew, bo na nim robotnicza krew. Godzinnego dnia pracy! Żądamy swobód obywatelskich! Żądamy wolności prasy i sumienia! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Precz cenzurą! Niech żyje wolność! 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 Jak po ulicach Łodzi pędziły bogate powozy Szajblerów i Poznańskich, mijając leżących na ziemi, umierających z głodu robotników. A kiedy żądaliśmy godnego życia, to rząd odpowiadał kulami i bagnetami, wysyłał do fabryk wojska. Bo kiedy fabrykant ma dobry interes, kiedy interes się kręci, to wtedy jest zadowolony, a my dostajemy grosze. A kiedy jest kryzys, to głodujesz ty i twoje dzieci. Precz z wyzyskiem! Thank you.
Kuba z kraju cudza kolonia. Prawdziwy złoty internacjonał na pniu rodzinnym. Obce nam pewnie. Tu syty na tym, co z głodu wona. Tu nawet postęp. Ciągnik historii, jebcząc po ludziach żelazną stopą. Wytapia z głodu i krwistych ofiar. Publiczne sadze, prywatne złoto. Miasto dwoiste w kolejnych wizjach. Trąba niewoli na chorym zębie, bielmo na oku niepodległości, złota proteza w bezzębnej gębie. To jest Polska, główna aorta miasta się z żebrami przeciw. Kto z pacierzowi? Sam rdzeń śród mieścia łączący z sobą całego miasta układ nerwowy. Tu się narodził typ Lodzelmetrza. Weksel, prowizja, glant i pomada. Oczy dwa żela na cyferblacie. Szyto i kryto. Mucha nie siada. Nie po raz pierwszy, lecz raz jak wulkan. Strach podmilował koszmaru z oku. Łucza z tej pory żyje pamięcią 1905 roku. Klamała głodu przeciw niewoli despocie. W gardle stanęła kością. Bo jakże część wyłączyć ze sobą sprawę kartofla z niepodległością. Czym jest robotnik w czystym warsztacie? Jego przykutym przez los galernicy. A chce być wolnym we własnym kraju i władzy jego nie dzielić. Kiedy historia w akordach faktów schodzi na place i na ulicę, wtedy ten kamień nieraz wywraca cały porządek świata na nicę. Na ulicach, a w pałacach my oznajmiamy.
wierzą w naszą wieś. Ogłaszamy dziś, że dla nas godłe życie jest straszniejsze niż śmierć. Dziś, gdy na ulicy z nami się spotkacie, usłyszycie tylko ten pan! Co to jest niepodległość? Niepodległość, no to jest, że możemy tutaj rozmawiać teraz tak chociażby, że mamy prawo do wielu rzeczy, których kiedyś nie mieliśmy, chociażby, żeby porozumiewać się w języku polskim. Światło tego uśmiechu, w naszych drogach, w dzieci świeci.
dobrota, strachy mazurka, las transparentów, sztandary pieśni. Niepodległość. Czymś ważnym na pewno. Za banalne. Nawet nie wiem jak...
No powiedz coś, a nie stawisz nic. Znaczy no wiem, no ale no ciężko to ująć słowami, no. Czy jest to dla nas na pewno coś ważnego, niepodległość, tak? No, jest, jakby to powiedzieć, Boże. Niezależność też, samodzielność, o to chodzi właśnie, że niepodległość jest czymś ważnym. No nikt nie, naprawdę nikt nie chciałby po prostu być jakoś pod wpływem czy kogoś, kogo na przykład, nie wiem, nie darzy jakimś dużym szacunkiem i tak dalej, wiemy wszyscy o co chodzi. No i tym dla nas jest niepodległość, tak? A ważniejsza jest ta niepodległość taka państwowa czy osobista? Jak to sobie układacie, że tak powiem? Wiadomo, od państwowej niepodległości się zaczyna, a na osobistej wszystko się kończy, bo może być prawo i coś nam narzucać, ale jednak mimo wszystko człowiek lubi być wolny. Tak, także tam państwowa niepodległość jest takim katalizatorem, tak? Od tego się właśnie zaczyna i ona trzyma nas w ryzach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Które sobie wyszarpują. Gdzie to miasto? Ciągle tu było, ale jakieś takie inne. Śpią, ale bez snu prawie. Żadnych snów. Ulice na krzyż, domy na krzyż, życie na krzyż. Trzeba brać, co jest, kiedy jest. Śni o gdzie indziej, bo tutaj tylko wieczny arbajt. Nie ma mowy o miłości, ani o tym, że wszyscy żyli tu długo i szczęśliwie. W zdrowiu, równości. I piękne sny to były. Te jasne, wypieczone i pełnoziarniste. Teraz nie ma to racji bytu. To takie miasto, o którym myśli się z czułością tylko wtedy, kiedy się w nim nie mieszka. Tyś nocą wyła z bólu, gdy u twych stóp mordowano człowieczeństwo. Tyś widziała. Widziałaś ciała tych, którzy u podnóża skrzypiącej szubienicy patrzyli śmiało, otwarcie swymi oczyma, w bezdennie czarne oczodoły śmierci. Widziałaś tych, którym nie drgnął ni jeden muskuł na twarzy, gdy stali pod nieczułymi otworami luf karabinowych. Słyszałaś, gdy radosną piersią rzucali ostatni okrzyk bojowy. Niech żyje rewolucja! Twardy rozkaz! Pan! Krótka salwa echem goniła się po ulicy. Martwe ciało padało na ziemię. Ciała ich zakopywano, jak zdechłe psy. Bez śladu, bez znaku ostatniego spoczynku. Nad zdeptaną butami kozackimi mogiłą kładła zaduma swe śmiertelne białe całuny. Ostatnie przedśmiertne wołanie niósł wiatr do brudnych chłopskich chat, niósł do robotniczych izb, zęb walki, też to słyszała! Słyszałaś bolesne zawodzenie matek, rozpacz żon, kochanek, łkałaś wraz z nimi.
dżdżu kroplami rosiła ślad mogił. Dziś ciebie nie ma. Ludzie, zwolcie wolnością! Na pustkowiu twoim stanął męki znak. U jego kamiennych podłoży leżą szczątki rewolucyjnych bohaterów. Tylu ich! Bezimiennych! Groby! Groby! Bezimienne! U stóp waszych kaja się duch! Przed waszym potężnym majestatem staje nasz wielki ból, hołdowniczo bijać czołem! Groby! Groby serdeczne! Chwila już na...